Cześć, witam Was, Izabela Dab, czyli Craft Iza. Wynalazłam temat zastępczy, żeby nie robić tutoriali. No tak nie mam serca dzisiaj do tego nagrywania tych tutoriali, że po prostu... A jestem trochę filmów do przodu, więc mogę sobie odpuścić. Dziś zajmiemy się w planowaniu dwoma rzeczami. Po pierwsze organizacją FutureLoga, który nie jest jakoś bardzo potrzebny do tego, żeby w ogóle planować, i organizacją celi na 2025. Tak, takie mam, że tak powiem, wstępnie zaplanowaną wizję. Ja wiem, że Wy niewiele widzicie z tej wizji, bo ona jest napisana ołówkiem, ale to może i nawet dobrze. Ale żeby nie być gołosłowną, to ja w swoim planerze, którego używam, jest to planer od Oli Budzyńskiej, od kreatywnej pracowni. Ja w swoim planerze też taki FutureLog posiadam i ja polecam jego posiadanie. Bo co to jest FutureLog? To jest po prostu rok z lotu ptaka. Czyli tyle miesięcy, ile się zmieści. Oczywiście u mnie zmieściło się tylko 6, gdyż ponieważ po pierwsze używam kalendarzy od Tosi, stosiakowo.pl. Po drugie, w moim planerze nie zmieści się prawdopodobnie więcej jak 12 miesięcy, 6 miesięcy, ponieważ moja tygodniówka, każda z moich tygodniówek jest na dwóch stronach, a planer ma stron 256, z tym, że ta szósta strona to jest ta strona ostatnia. No i ja tutaj na tych dwóch ostatnich stronach zaczęłam sobie tam zanotowywać różne rzeczy, więc tak naprawdę zostało mi 253 strony. 6 miesięcy to jest jakieś 3 razy 6, 18, 180 dni na 2 plus co ja gadam, jakie, no tak, dni to jest tyle, ale tygodni, tak? Powiedzmy, że jest 5 tygodni w miesiącu razy 6 miesięcy to jest 30 tygodni, razy 2 to jest 60 stron plus powitania miesiąca, plus cele, plus dziękuję za i tak dalej. No więcej jak 6 miesięcy mi się tutaj po prostu nie zmieści. Ja to wiem, bo to nie jest mój pierwszy planer od Oli, dlatego ja robię sobie na 6 miesięcy. Gdyby w trakcie tych 6 miesięcy ten FutureLog, znaczy gdyby w trakcie 6 miesięcy okazało się, że ten planer starczy mi na kolejnych 3, to zawsze mogę sobie tutaj dokleić kartkę, tak? Z zawiasem czy bez zawiasu, jak tam chcę, i doczepić kolejne, dołączyć tutaj kolejne miesiące. Ale no ja wiem, że 6 miesięcy to jest u mnie optymalnie. No i teraz w tym widoku z lotu ptaka mam zapisane najważniejsze rzeczy, czyli wyjazdy, jakieś ważne rzeczy, które się wydarzają w naszym życiu wspólnym. Tu zapomniałam zapisać, a to w przyszłym roku też się pewnie wydarzy. Tak jak się wydarzyło w zeszłym roku. Właśnie mój syn wrócił z poligonu, czyli poligon wyjazd. Wyjazd Kacpra. Tu mam zapisane swoje wyjazdy, urodziny. Wiecie, no takie jakieś ważne rzeczy, które się wydarzają i o których warto jakby wiedzieć, przypominać sobie często, żeby nie zostać zaskoczonym w trakcie miesiąca, że nie wiem, ja planuję wyjazd do Świnoujścia, a mój mąż planuje wyjazd w góry na wycieczkę, tak? No to się nie uda, więc no dobrze jest na to popatrzeć tak z góry, z lotu ptaka. Nie mogę się coś dzisiaj zebrać i wysłuchać. No i w moim FutureLogu są kalendarze, natomiast ja, tak jak widzicie, styczeń i luty jest jeszcze bez kalendarza, bo jeszcze kalendarzy na 2025 nie mam, ale mam stemple.
No i jak mam stemple, no to jestem, że tak powiem, zwycięzcą, bo zamiast kalendarzy, przyklejać kalendarze, albo zamiast wypisywania po kolei tych dni, tak, no to mogę sobie po prostu użyć kalendarza, żeby nie musieć pisać, tak? No i spróbuję tak zrobić. Styczeń, ale może nie zacznę od kalendarza, tylko zacznę od dni tygodnia. No ja bym chciała, żeby mój tydzień jednak zaczynał się od poniedziałku. Więc najpierw mogę sobie po prostu postawić stempel z dniami tygodnia. Nie wymierzyłam tego jeszcze jakoś tak, wiecie, bardzo dobrze. Postawiłam sobie tylko te kreski odznaczające miesiące, żeby się zmieścić po prostu w kratkach, czy w kropkach, właściwie w kropkach, nie w kratkach. Więc tak sobie tutaj na oko, no tu bardzo na oko bym powiedziała, bo zjechałam o jedną linię. No dobra, to postawię o tą jedną wyżej. To nie musi być przecież jakoś artystycznie, nie? To jest planer dla nas, więc wiadomo, że każdy chce, żeby było w miarę estetycznie i w miarę ładnie. Ale tak jak mówiłam tam 2 tygodnie temu, że obawa przed czystą kartką, kiedy siadamy przed tym nowym planerem, bardzo, bardzo często nas paraliżuje. Tak samo bardzo często paraliżuje nas strach przed tym, że się pomylimy. No i się pomylimy, no i co z tego wielkiego się stanie, jak się pomylimy? No świat się nie skończy, nie? Jak się pomylimy. W głupim stempelku, czy w głupiej naklejce, nie? Jak się pomylimy w sklepie o 5000 zł, no to jest ból, ale bez przesady, że... Aha, odwrotnie, może jednak odwrotnie, czyli tak. O mały włos do góry nogami byśmy mieli daty. No i teraz według kalendarza w internecie i mojej najlepszej wiary, styczeń zaczyna się w środę, czyli próbuję najlepiej jak umiem trafić z tymi cyferkami odpowiednio w dni tygodnia. No i nie jest to artystycznie prosto, ale jest. Teraz luty zaczyna się w sobotę, czyli tu mamy kalendarz z sobotami. Wiecie, że ja używam tego po raz pierwszy, tych kalendarzy, po prostu po raz pierwszy. Ja je kupiłam dawno temu w Actionie, bo też chciałam robić ten future log za pomocą stempli. A potem Tośka wypuściła kalendarze, albo ja dopiero zobaczyłam u nich te kalendarze. No w związku z tym oczywiście zapragnęłam mieć kalendarze w postaci naklejek. No więc kupiłam te kalendarze w postaci naklejek. No jak kupiłam kalendarze, no to o stemplach oczywiście, że dawno zapomniałam, nie? Teraz, marzec też się zaczyna w sobotę, no jakże fajnie. Marzec też się zaczyna w sobotę, tylko, już w lutym postawiłam. Luty ma w tym roku 28 dni, więc mogłam sobie darować, że tak powiem, obstemplowywanie dnia 29, 30 i 31 na dodatek. Ale to tam się postawi kropeczki jakieś i nie będzie widać, nie? Że to są te dni. Teraz kwiecień zaczyna się we wtorek. Gdzież ja mam ten wtorek? Tu był wtorek, ale gdzie mi się podział ten kalendarz? Tu jest od środy. Jest od wtorku.
Wiem, że to trochę jest styl zabawy, ale naprawdę, naprawdę moim zdaniem warto się trochę pobawić i ten future lock zrobić. Oczywiście, jeśli ktoś naprawdę nie ma na to ochoty, no to nie będzie tego robił, nie? Ja bardzo się do tego przyzwyczaiłam, u mnie się to sprawdza. W związku z tym bardzo, bardzo chętnie z tego po prostu korzystam. Teraz maj zaczyna się w czwartek. Czyli ten jest mi potrzebny. Staram się to w miarę równo na tym bloczku przykleić, żeby też w miarę równo było tutaj, nie? Dni tygodnia są oczywiście po angielsku, no bo stempel kupiony w Aprzonie, no to wiecie, po polsku one nie będą miały swoich nazw. I czerwiec zaczyna się w niedzielę. Coś musiałam tym jednym obstemplowywać, ponieważ po pierwsze odkleił się kompletnie i jest na dole, a po drugie niektóre schodzą bardzo łatwo, a niektóre trzymają się ostro. Wiecie, czego szukam? Bardzo by mi się przydała podpowiedź, a mianowicie te dni tygodnia, bo nie mam pojęcia, co z nimi zrobiłam. Naprawdę nie wiem, gdzie one się podziały, czy nie tu. Ale no, znajdą się pewnie. Dobra, tuż mogę już zasłonić. To mogę odłożyć. No i teraz jaki kolor mi się podoba. Mam nadzieję, że się telefon nie trzęsie i obraz się nie trzęsie. Jaki kolor mi się podoba, żeby napisać dni miesiąca? Chciałabym, żeby to był taki kolor, wiecie, jak najbardziej neutralny, nie? Nie dni miesiąca, tylko nazwy miesiąca. Żeby ten kolor był jak najbardziej neutralny, dlatego że on będzie tu z nami przez 6 miesięcy, więc no dobrze by było, gdyby był taki, wiecie, nieoczojebny. Bo bardzo szybko nam się ten kolor znudzi. Ja nie kaligrafuję i nigdy nie miałam ku temu jakichś, wiecie, wielkich, żadnych w zasadzie predyspozycji. Więc no nie kaligrafuję i nawet się nie staram tego robić, więc teraz wypisuję sobie, mam nadzieję, że mi się to zmieści, bo tego nie policzyłam. Wypisuję sobie cyferki miesiąca, tak? Czyli od 1 do 31. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nie zmieści się. 17, 18, 19, 20. 22, 23, 24, 25, a może jednak 26, 27, 28, 29, no prawie że na styk. I teraz można ten zabieg powtórzyć też na tej kartce, żeby po prostu na tej drugiej kartce też nie musieć szukać tych 8, 9, tych dni tygodnia, nie? Bo nie zawsze uda nam się trafić w tą samą kratkę, więc na tej drugiej stronie dobrze jest też ten zabieg sobie powtórzyć. Ja zawsze to sobie powtarzam, że następny mój planer będę prowadzić tylko i wyłącznie niebieskim długopisem. No ale to się nigdy nie dzieje, albo prawie nigdy. A mam piękny niebieski długopis, więc tym pięknym niebieskim długopisem możemy zapisać to, co się w tych danych miesiącach wydarzy. No i na przykład 10 stycznia są urodziny jednego z moich braci. 19 stycznia są urodziny drugiego z moich braci.
27 stycznia są urodziny mojej bratowej. Więc też można to sobie napisać. I na takiej zasadzie, oczywiście dni tygodnia można sobie wpisać w każdym miesiącu, nie? Znaczy dni miesiąca. Można sobie te cyferki wpisać w każdym miesiącu pod spodem. Wygląda to chyba nawet lepiej niż jak tylko w jednym tak jest. No i oczywiście łatwiej potem trafić. 18 kwietnia są urodziny Karli. W maj, czerwiec, no w marcu są moje urodziny. Siódmego marca są urodziny innego mojego brata. No i tak dalej, i tak dalej. My urodzinowo to mamy wolny maj i czerwiec. 14 są urodziny mojego bratanka lutego. 5 maja nie mamy chyba urodzin, ale urodziny w maju ma moja przyjaciółka. W czerwcu kolejna moja koleżanka, więc zawsze się coś dzieje, ale tak urodzinowo, rodzinnie, że tak powiem, to maj i czerwiec u mnie w rodzinie są wolne od urodzin. Choć 30 czerwca imieniny miała moja mama, ale to są imieniny, a nie urodziny, nie? A my jednak w rodzinie świętujemy i urodziny, i imieniny. I tak wygląda Future Log. No i teraz ja markerem, czyli jakimś kolorem, zaznaczam ważne dla mnie, wiecie, momenty, nie? 1 styczeń, no tu ma też urodziny moja kuzynka, ale to jest wolne, tak? I ponieważ pierwszy to będzie środa, więc nie łapię się na wolny weekend. No więc tego nie zaznaczam, nie? Teraz w maju, 1 maj to jest wolne. No i 1 maj to będzie czwartek. Czyli czwartek, w piątek jak weźmiemy wolny dzień. Czyli pierwszy jest wolny, drugi bierzemy wolny. Trzeci jest wolny, to jest sobota. I czwarty jest wolny, to jest niedziela. Więc mogę sobie napisać długi weekend. Jeszcze nie wiem, co będę robić w ten długi weekend, ale coś będę robić, tak? Coś tam będzie na pewno zaplanowane. Albo może wyjedziemy razem, rodzinnie, albo pojadę sobie na jakiś wypad skrapowy. W maju, w zeszłym roku, w tym roku w maju był zlot ze Scrapgate. W czerwcu jest zlot we Wrocławiu, jeśli się nie mylę. W marcu albo w kwietniu jest zlot w Krakowie. Na pewno będą wyjazdy tykocińskie, więc tu dużo rzeczy się tutaj zaplanuje. Więc tak ogarniam Future Log. Teraz od Future Logu przechodzę do celów. I teraz ja proponuję, żeby te cele trochę nad nimi popracować, nad ich wizualizacją. I teraz ja zaproponuję swoją wizualizację, ale wy oczywiście możecie to sobie ogarnąć jak tylko i wyłącznie chcecie. Ja do malowania wszelkiego rodzaju kratek i kresek w planerach używam mikronów. I to są albo 0,1, albo 0,3. Zależy, co rysuję. Jeśli rysuję ramki, to jedynką. A jeśli jakieś tam chcę rzeczy zapisać, a chcę, żeby jakoś tak się wybijały z tego, co w ogóle jest w planerze, to wtedy używam trójki. No chyba, że chcę zrobić jakiś wielki nagłówek, no to wtedy wiadomo, że używam brush penów, tak? Czyli na przykład tego brązowego, którego użyłam do zapisania dlaczego?
nazwy miesiąca. Ja podzieliłam sobie swoją kartkę po pierwsze na trzy elementy i na trzy kwartały, bo no tutaj są 6 miesięcy, to są dwa kwartały tak naprawdę. Też na dwa w planerze, czyli tutaj też zrobiłam sobie podział na dwa kwartały, ale możecie śmiało zrobić ten podział na cztery, tak? I zaplanować sobie wszystkie cztery kwartały. No, ja w tym planerze mam future lock na 6 miesięcy, ale ja na przykład jestem taką osobą, że ja nie lubię przenosić. Ja nie lubię przenosić celi do nowego, czy celów, celów chyba co? Nie lubię przenosić celów do nowego planera. Jeśli on się nie kończy razem z nowym rokiem, albo nie kończy się we wrześniu. No a ten się nie skończy we wrześniu, ani nie skończy się z nowym rokiem, więc nie lubię tego robić, bo u mnie wrzesień to mały styczeń. No i teraz co ja tutaj zrobiłam? Podzieliłam sobie te moje cele na trzy kategorie. Te kategorie u Was mogą być kompletnie różne, takie jakie chcecie. Ja zwykle dzielę swoje cele na cele osobiste, cele rodzinne i cele zawodowe. Ja w celach osobistych mam po prostu siebie. Tak, wszystko to, co dotyczy mnie. Moją pracę, mój rozwój, moją karierę, moje hobby, moje wszystko. Tak? Rodzina to rodzina, no i zawodowo to zawodowo. Rzadko kiedy, znaczy no nie rzadko, to by było kłamstwo. Planuję swoje cele zawodowe w prywatnym planerze, ale ich tak bardzo nie rozbudowuję, jeśli wiecie, co mam na myśli. No bo moje cele zawodowe, które są obiste, napisałam, zamiast osobiste, ale no wszyscy wiedzą, o co chodzi, nie? Znaczy bynajmniej ja wiem. Moje cele zawodowe no określa moja robota, nie? Więc ja je mam zapisane w komputerze, u siebie tam, wiecie, w pracy, w odpowiednich formułkach i rubryczkach. Natomiast tutaj jako jakieś moje cele zawodowe wpisuję sobie taki prywatny rozwój zawodowy. Czyli co ja prywatnie chciałabym zrobić, żeby coś w mojej robocie układało się lepiej. Nie? I tam na przykład są, bardzo często są tutaj zapisane książki, które chciałabym przeczytać w związku tam z zarządzaniem, z kreatywnością, z negocjacjami. No widzicie, tego czego chcę się nauczyć, bo jest mi to potrzebne do pracy, ale niekoniecznie jest to wpisane w moje cele, wiecie, takie no, uzgodnione z przełożonymi, tak? Czyli to jest to, co ja bym chciała sobie sama zrobić. No i zapiszę sobie moim niekaligraficznym pismem, że to są moje cele. A ponieważ tego 2025 napisanego na brązowo niekoniecznie cokolwiek tutaj widać, to poprawię sobie po prostu markerem. No i teraz mam tutaj Q1. Q2, kwartał trzeci i kwartał czwarty. No i teraz minęło 10 minut, tak? Może nawet nie 10 minut. Mam namalowaną tabelkę na moje cele. I teraz, jeśli to jest dla Was znowu czysta kartka i robicie to po raz pierwszy, albo robiłyście to 100 lat temu, nie za bardzo pykło, nie za bardzo poszło, dalej się zastanawiacie, to ja proponuję, żebyście wzięły sobie czystą kartkę i namalowały mapę myśli.
skupiając się na tym, co chciałybyście osiągnąć w przyszłym roku. Film z mapą myśli jest u mnie na kanale i tam była mapa myśli do zaprojektowania nowego balkonu. Więc ja odsyłam do tego filmu. To, czy projektujecie balkon z mapą myśli, czy uzgadniacie swoje cele, czy robicie cokolwiek innego, co ma Wam otworzyć przestrzeń na cokolwiek, tak? Czy to ma być zaplanowane, zrobione, kupione, napisane, przygotowane, to mapa myśli będzie służyć zawsze tak samo. No i teraz, jak mamy cele, no to nie zostaje nam nic innego, jak przygotować tabelkę na podsumowania. Film, przepraszam, mam się budzi włączył. Podsumowanie. Widzicie, że nie jest jakoś pięknie napisane, nie? Muszę wstać i zobaczyć, czy tam film się dalej nagrywa. Nawet się nagrywa. Chyba. Nie, no nagrywa się. Dobrze. Jak wsadziłam głowę, to przepraszam. Może uda mi się wyciąć. No i teraz robię sobie podobną tabelkę na podsumowanie. Ale oczywiście to nie musi być tabelka. Nie? Mogą być po prostu wypisane cele i oznaczenie takie. Czekajcie, wezmę kartkę inną. Bardzo często robiłam takie podsumowanie, tym nie będzie widać. Bardzo często robiłam takie podsumowanie, że pisałam sobie cel. Tu robiłam 0. To nie może tak być, że sobie siedzisz i nagrywasz i nie włącza ci się powiadomienie o aktualizacji. Jestem z powrotem. Więc jak inaczej poza tabelką określić, czy dany cel został zrobiony i mniej więcej na ile? Pamiętajcie, że cel wykonany w 25%, 5% czy 2% to jest cel wykonany w 2, 5 czy 25%. Nie skupiamy się zawsze na tym, że jakiś cel został doprowadzony do końca. No wiadomo, że to jest to, gdzie idziemy i do czego dążymy. Ale to, że czegoś nie zrobiłyśmy do tych 100%, to nie oznacza, że jesteśmy bułami ziemniaczanymi, tylko oznacza, że zrobiłyśmy na tyle procent, ile w danym momencie było nam potrzebne albo ile byłyśmy w stanie zrobić. Ja sobie po prostu te cele odznaczałam w taki sposób. Tak? I jeśli coś zostało zamknięte w danym kwartale, czy w danym miesiącu, czy w danym półroczu, no to przestawałam nad tym pracować, tak? A jeśli nie, no to pracowałam nad tym dalej. Jeśli uważałam, że to jest jeszcze ciągle mi potrzebne i chcę to robić, a nie jest to cel, który wymyśliłam na hura 1 stycznia, a 3 stycznia zapomniałam o jego istnieniu, tylko jeśli to jest coś, co dalej jest mi potrzebne i co ja wiem, że powinnam, to jest złe słowo, co chcę zrobić, bo mnie to tam gdzieś zaprowadzi, pozwoli mi coś osiągnąć, czegoś się nauczę, no to dalej konsekwentnie ten cel realizuję. A jeśli już nie mam na niego przestrzeni i przemyślałam to 4 razy i wiem, że nie będę tego robić, bo nic mi to nie da, albo jakby praca włożona w realizację danego celu jest niewspółmierna do efektów, jakie mogłabym osiągnąć, a jakie chcę osiągnąć, no więc po prostu przestaję go realizować. No i teraz jak, nie będę rysować tych kółeczek, tych kresek tutaj, dzieląc na cele osobiste, rodzinne i zawodowe, tylko po prostu postawię sobie, przyciągnę sobie potem, wiecie, kreski, w jakim procencie dany cel został zrealizowany. I tak wyglądają moje cele i ich podsumowanie. I teraz jak widać, nie ma tutaj za dużo przestrzeni, tak? Nie ma za dużo przestrzeni, bo cele to nie jest książka,
Nie? To nie jest powieść, którą piszecie. I jak napiszecie w osobistych celach, chcę schudnąć, no to to nie jest cel, tak? To nie jest cel. Jeśli napiszecie w celach rodzinnych, chcę zamieszkać w nowym domu, no to to nie jest cel, tak? Cel musi być w miarę sprecyzowany. Ja nie zachęcam nikogo do pracy nad celami swoimi osobistymi, swoją głową, swoim życiem, z metodą SMART. Nikogo do tego nie zachęcam. Nasze cele wcale nie muszą być jakoś sprytnie mierzalne, tak? Dobrze jest wiedzieć, co jest na początku, co jest w środku, co jest na końcu i do czego dążę, ale to nie musi być zapisane, że w 2025 roku kupię dom za 1 000 000 zł w dzielnicy, nie wiem, Grabówka, trzeci dom od lewej strony, po prawej stronie szpitala. No nie, to nie o to chodzi. Te cele SMART to są cele, które określamy, znaczy za pomocą metody SMART określamy cele, które są nam potrzebne w życiu zawodowym. Ja tak do tego podchodzę. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek inne zdanie na ten temat, albo planuje swoje cele na dany miesiąc, kwartał, czy rok, czy półrocze i używa do tego metody SMART i mu to wychodzi, to ja będę no, bardzo wdzięczna za informację w komentarzu, jak to ten ktoś robi. Bo moim podstawowym celem na każdy rok, na każdy dzień i na każdy miesiąc i na każdy tydzień to jest cel utrzymania statusu quo. To moje życie takie, jakie ono jest, pewnie, że mogłoby być 1 000 000 razy lepsze, ale takie, jakie ono jest w tej chwili, jest świetne. Jest świetne. I ja bym chciała je utrzymać przynajmniej na takim poziomie, jakie ono jest w tej chwili. I to nie spowoduje, że ja sobie teraz nagle wyznaczę procenty. Nie? Bo do czego miałabym je wyznaczyć? Jak mam wyznaczyć poziom szczęścia? Albo jestem szczęśliwa, albo jestem nieszczęśliwa. Jak jestem nieszczęśliwa dziś, to się zastanawiam, co mogę zrobić, żeby być szczęśliwsza jutro. I to nie potrzebuję do tego procentów. Nie? Jak w moim życiu zawodowym, w kwartale pierwszym, zapiszę sobie, że chciałabym przeczytać jedną książkę dotyczącą, nie wiem, kreatywności, tak? Co zrobić, żeby być jeszcze bardziej kreatywną? Albo chciałabym przejść szkolenie, to już bardziej w osobiste. Chciałabym przejść szkolenie z obsługi OBS-a. Nie chcę przejść tego szkolenia. Nigdy więcej nie chcę wracać do OBS-a. Ale powiedzmy, nie? Że ktoś ma taki cel, że chce przejść szkolenie OBS-a. No to w celu piszę, zrobię szkolenie OBS-a, tak? Zrobię w tym kwartale szkolenie OBS-a. I teraz jak przyjdzie do planowania miesiąca, pierwszego miesiąca, czy tam pierwszego kwartału i tutaj będzie zapisane, zrobię szkolenie OBS-a, no to w planach kwartału dobrze by było zrobić i wypisać kroki, czego potrzebuję, co powinnam kupić, gdzie się powinnam zwrócić, kto może mi pomóc, żeby to szkolenie zorganizować. No wystarczy wejść na www.szkolenia.obs i tam one są, nie? Kosztują od 30 do 300 zł i spokojnie można sobie takie szkolenie zrobić. Gorzej jak ktoś sobie zaplanuje, to już powtarzam się z tym ciągle i wiecznie, ale ktoś sobie zaplanuje wyprawę na Islandię, nie? No to jeśli w moich planach będzie zapisane, że w kwartale drugim pojadę na trekking na Islandię, no to dobrze by było, żeby już w pierwszym kwartale zacząć myśleć o tym, co potrzebuję, żeby w tym drugim kwartale na ten trekking na Islandię pojechać. Potrzebujesz człowieku przede wszystkim wolnego od roboty. No chyba, że prowadzisz własną działalność gospodarczą, sam jesteś sobie sterem, żeglarzem i okrętem i udzielisz sobie urlopów w kwartale drugim, więc jakby nie musisz się nad tym zastanawiać. Gorzej, jak jesteś właścicielem samego siebie i zaplanujesz sobie trekking w kwartale drugim, a nagle zawodowo postarasz się rozwinąć i w kwartale drugim zaplanujesz cokolwiek zawodowego, wypuszczenie nowego produktu, wypuszczenie nowego podcastu, wypuszczenie cokolwiek nowego i to wyeliminujecie z wyjazdu na trekking w kwartale drugim z Twoich planów osobistych. Więc na takie rzeczy proponuję zwrócić uwagę.
Dlatego proponuję zacząć od mapy myśli. I na tej mapie myśli mogą być rozrysowane oczywiście te trzy rzeczy, czyli te cele osobiste, te cele rodzinne, no i te cele jakieś tam zawodowe, nie? I to jest 2025. No i teraz w osobistych, co ja bym chciała, żeby się zadziało w rodzinnych i w zawodowych. I wypisujemy sobie te wszystkie cele od wszystko, co nam przyjdzie do głowy. Mapa myśli polega na tym, żeby zapisać absolutnie wszystko, co ci przyjdzie do głowy. Po czym tą kartkę z mapą myśli odłożyć na 24 godziny najlepiej, wrócić do niej po 24 godzinach z chłodną głową i wywalić z niej wszystko, co jest absolutnie niemożliwe do spełnienia, albo co jest możliwe do spełnienia, ale z przyczyn zależnych od ciebie i od twojego życia nie wydarzą się w tym roku. Tak, bo nie wiem, nie masz oszczędności, więc nie pojedziesz na wyprawę na Islandię, nie kupisz nowej pary nart, bo nie wiem, bo nie jedziesz w góry w tym roku, albo nie pada śnieg w Polsce od kilku lat, więc w Polsce nie pojeździsz, nie? Rozumiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję. W związku z tym potem ogarniając już i jakby wykreślając mapę myśli wszystko to, co było po prostu póki co niemożliwe do zrealizowania w danym roku, czy w danym miesiącu, czy w danym kwartale. W danym miesiącu to niekoniecznie. Mapa myśli to nie jest dobre narzędzie, żeby planować miesiąc, tylko raczej dłuższą perspektywę. I ja zalecam przynajmniej pół roku, tak? To ma sens. No bo jeśli mamy teraz trzeci kwartał 2024, październik, tak, trzeci kwartał, no to dla osób, które prowadzą własną działalność na przykład, to jest pewnie taki czas, kiedy one zaczynają planować pierwszy albo drugi kwartał 2025, czyli to już mają pewnie dawno zaplanowane, nie? Dla osób, które na przykład prowadzą warsztaty, nie? Prowadzą warsztaty i mnóstwo razy w roku te warsztaty organizują i to jest jakby ich podstawowa praca, no to one już pewnie mają zaplanowany czwarty kwartał cały wypełniony i pewnie już mają jakieś bardzo ustrukturyzowane plany na kwartał pierwszy. Dla mnie, jako takiej osoby, która nie ma własnego biznesu, ten YouTube prowadzi dlatego, że lubi po prostu, żeby sobie pogadać, tak? To ja nie mam jakichś takich konkretnie sprecyzowanych planów, chociaż jeśli chodzi o te kilka miesięcy do przodu, kiedy postanowiłam trochę głębiej usiąść do tego planowania, to jakiś tam zalążek tego, co się będzie odbywać w tym planowaniu, mam. I to już mówiłam nawet w filmie w zeszłym tygodniu, tak? O tej białej kartce i o strachu przed zaczynaniem nowego zeszytu. To już parę rzeczy tam zaplanowanych mam, ale to nie jest tak, że już mam wypełnione w zeszyciku wszystko, wiecie, od początku do końca na drugi czy na trzeci kwartał przyszłego roku. No i oczywiście, ponieważ mam zamknięte drzwi od sypialni, w związku z tym oznacza to, że nagrywam, mój mąż włączył odkurzacz, więc pewnie słyszycie odkurzacz. Więc pewnie plan na przyszły tydzień, wyeliminowanie odkurzacza w piątek i w sobotę. Okej, to by było na tyle. W następnym tygodniu spotkamy się na planowaniu miesiąca. I teraz moje planowanie miesiąca, nie wiem kiedy ono się odbędzie, bo ktoś tutaj się spóźnia z nowościami na październik. No więc jak tylko dostanę naklejki na październik, to wtedy zrobię powitanie miesiąca październikowe w moim planerze tym takim, wiecie, podstawowym, tak? Miałam jeszcze zaplanowane tutaj zrobienie planów na kwartał czwarty, ale postanowiłam, że przeniosę się też do mojego normalnego planera z tymi planami na Q4, bo październik to jest miesiąc, który zaczyna też nowy kwartał. Więc ja ten swoje plany na Q4 zrobię też w tym swoim planerze, wiecie, tym takim podstawowym. Nie mogłam tam zrobić future logu ani planów na 2025,
gdyż ponieważ już to mam, więc no, musiałam wykorzystać do tego jeden z planerów, które posiadam. Więc za tydzień widzimy się na pewnie planowaniu miesiąca i zaplanowaniu też kwartału czwartego. Tak jak wspomniałam, na razie czekam na nowości Stasiakowa, bo ja w swoim planerze, co widać było, używam naklejek. Te naklejki to są akurat naklejki z Temu, bardzo przyjemne, one są przezroczyste. Ja je wykorzystałam też w którymś miesiącu po prostu do swojego planowania w tym swoim podstawowym planerze, znaczy w moim jedynym, jaki posiadam do planowania. I nikt nikomu nie zabroni, żeby sobie planer ozdabiać, tak? Ja to jest tylko, wiecie, no to jest tylko taki zastępczy materiał do tego, żeby Wam pewne rzeczy pokazać, a albo je mam, albo będę dopiero robić w swoim podstawowym planerze. Dlatego też tych naklejek tutaj jakoś wielu nie wykorzystuję, ale w planowaniu miesiąca października tam pokażę, jak te naklejki wykorzystuję. Użyjemy pewnie też tych samych stempli, których używałam dzisiaj do kalendarzyków. No parę rzeczy tutaj wykorzystuję, takich, które wykorzystuję też normalnie w swoim planerze osobistym. Ja bardzo zachęcam do upiększania bujo, bo to po pierwsze bardzo odstresowuje, podobnie jak malowanie mandal i neurografik. Neurografiki odkryłam niedawno, bo w zeszłym tygodniu, ale bardzo to uspokaja, bardzo pomaga się wyciszyć i praca z planerem czy praca z bujo też bardzo, bardzo wycisza, więc bardzo Wam polecam. Jeśli ktoś potrafi rysować, malować, to jeszcze będzie go to jakby bardziej absorbowało. Oczywiście, że w tym zeszycie najważniejsze są plany do zrealizowania, ale jak te plany są ubrane, czy to w naklejki, czy w jakieś rysunki, czy w jakieś dudelsy to się nazywają, tak? Te takie małe rysuneczki robione, dudlowanie, tak? Te dudelsy się nazywają. To ten planer jest przyjemniejszy, nie? Tam się chętniej zagląda, chętniej się te plany tam jakoś kontroluje, sprawdza, co jest do zrobienia w danym dniu czy danym tygodniu. No więc im częściej tam zaglądamy, tym powodzenie realizacji naszych planów jest dużo wyższe. Okej, no to dziękuję Wam za dziś. Zachęcam do obejrzenia filmu o mapie myśli, podlinkuję go i bardzo Was zachęcam do obejrzenia filmu, dlaczego ważne jest robienie podsumowań. Nie zapominajcie o podsumowaniach. To nie jest wyrzut sumienia. Nie do tego ma to służyć. Róbcie podsumowanie. Żegnam się z Wami. Do następnego. Papatki!